Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Rozumiem, gdy brakuje argumentów, w grę wchodzą sformułowania populistyczne, w grę wchodzą obelgi również pod adresem przedstawiciela wnioskodawców. Ale państwo dopuszczacie się naruszenia zasady równości. W szczególności proponowałbym, ażebyście tak państwo od dziś zwracali się do swoich kolegów, którzy siedzą obok was, członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sekretarzy Komitetu Centralnego Partii. Myślę również, że w imię zasady równości tak też będziecie, czego nie życzę panu prezesowi, ale też tak będziecie się zwracać do pana prezesa Andrzeja Rzeplińskiego. Ja nikomu nie wypominam. Prawdą jest to, że urodziłem się w poprzednim systemie. W poprzednim systemie studiowałem i pracowałem. Ale i również w poprzednim systemie narodził się Trybunał Konstytucyjny. Państwo o tym zapomnieliście. Trybunał Konstytucyjny został wpisany do Konstytucji w 1982 roku, w mrocznym okresie stanu wojennego. Warto, żebyście to wiedzieli. Powołany do życia został w 1985 roku, a swoją działalność rozpoczął w 1996 roku. Nie wiem, dlaczego państwo nie mówicie dziś, tak jak zwracacie się do mnie, że to komunistyczny trybunał, bo tyle samo jest w tym prawdy. Państwo niepokoili się tutaj podczas dyskusji, bo to w zasadzie dyskusja była w większości, a nie pytania. Gdzie otóż będzie siedziba Trybunału Konstytucyjnego? Otóż zlikwidowaliśmy przepis przesądzający tą kwestię. Dyskusja co do miejsca Trybunału Konstytucyjnego jest jeszcze przed nami. Mogę wszakże z tej karuzeli miast zapewnić państwa, że nie będzie Trybunału Konstytucyjnego obwoźnego. Drodzy państwo, nie będzie też, bo taka wam rzekomo przyświecała intencja, troska o płynne funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Padały tu gromkie słowa, że będzie paraliż Trybunału Konstytucyjnego. No i dobrze, proszę państwa. I właśnie zacytuję fakty, bo w odróżnieniu do was, gdzie macie tylko pustosłowie, bez faktów, ja zacytuję fakty. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego do pracy przychodzą dwa razy w tygodniu. To jest pierwsza zasadnicza rzecz. W grudniu nie było żadnej wokandy. Dalej, w listopadzie były... Pan poseł Myrcha przeszkadza. W listopadzie były trzy wokandy. Panie pośle, ostrzegam pana, że będę wyciągać konsekwencje wobec pana. W listopadzie w Trybunale Konstytucyjnym były trzy wokandy. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, w moim przekonaniu i jak sądzę w przekonaniu społeczeństwa, są we właściwy sposób finansowo ugratyfikowani. Zarabiają około 20 tysięcy złotych. Mają zapewniony stan spoczynku po 9 latach pracy. Bez względu na wiek. Chodziło o to ustawodawcy, ażeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zajmowali się tym, do czego zostali powołani. Rzeczywistość jednak jest odmienna. Wynika to z faktów, które wcześniej przytoczyłem, ale i również z tego, że panowie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego obok pracy w Trybunale Konstytucyjnym podejmują wiele, wiele różnych zajęć w różnych uczelniach w Polsce. Rodzi się w ogóle pytanie, czy stawianie się w relacjach pracodawca-pracownik nie uchybiają zasadzie bezstronności i niezawisłości. Troszczyli się państwo bardzo o dostęp obywateli do sądu. Ileż w tym hipokryzji jest. Państwo ilekroć chcecie reprezentować interesy ściśle określonej grupy społecznej, tej, którą reprezentujecie, chcecie przestraszyć wszystkich obywateli.
Chcecie ich przestraszyć tym, że nie będą mieli dostępu do sądu. Drodzy Państwo, powoływaliście się na artykuł 45 Konstytucji. Dostęp do sądu to nie tylko fizyczny dostęp do sądu. To nie tylko prawo oczekiwania wyroku w tak zwanym rozsądnym terminie, ale to jest również prawo obywatela do tego, żeby sąd był właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły. A o tym Państwo zapominacie. Padały tutaj zarzuty, że nie uwzględniliśmy w pracach. Wnioskodawca nie ma czasu limitowanego. Pouczam. Padały zarzuty, że nie uwzględniliśmy w swych pracach opinii Krajowej Rady Sądownictwa. To z tego wynika, że Państwo nie szanujecie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Nie tak dawno Trybunał Konstytucyjny, bo 9 grudnia, w swoim uzasadnieniu podkreślił, że Krajowa Rada Sądownictwa nie ma kompetencji do opiniowania spraw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Takie kompetencje ma w odniesieniu do sądów powszechnych. I o tym stwierdził Trybunał Konstytucyjny 9 grudnia w uzasadnieniu do wyroku. Państwo nie słuchacie i nie szanujecie Trybunału. Wiele tutaj ataków było i podejrzliwości. Dlaczegoż to sędziowie mają składać ślubowanie przed prezydium, przed marszałkiem Sejmu? A może to był taki test pod waszym adresem? Ponieważ cały czas atakowaliście prezydenta, dlaczego prezydent, nie powinien prezydent, zrobiliśmy ten gest w tą stronę, proszę bardzo. Oto ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Skoro państwo uważacie, że to niewłaściwe, wrócimy do poprzedniego rozwiązania. Jesteśmy bardzo na to otwarci. Jakkolwiek jest logiczne uzasadnienie. Mianowicie takie, że kto powołuje, przed tym składa się ślubowanie. Tak jest w odniesieniu do Rzecznika Praw Obywatelskich, tak jest w odniesieniu do prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Natomiast przed prezydentem ślubowanie składają sędziowie, co jest również naturalną konsekwencją, bo właśnie sędziów sądów powszechnych mianuje pan prezydent. Mówiliście państwo również tutaj o partiach, że niekonstytucyjnym jest usunięcie zapisu artykułu 112 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Przepis ten mówi w ten sposób. W przypadku, gdy nie można ustalić, kto jest osobą upoważnioną do reprezentowania partii lub gdy nie można nawiązać z nią kontaktu, Trybunał Konstytucyjny uznaje za upoważnioną osobę faktycznie kierującą partią. Ten przepis postanowiliśmy skreślić. Pierwszy pozostaje w dalszym ciągu, że o zgodności działania partii politycznych z konstytucją decyduje Trybunał Konstytucyjny. Natomiast nie uważamy za stosowne, żeby to Trybunał Konstytucyjny w dowolny sposób decydował, kto kieruje partią polityczną. I tutaj uważamy, że tego rodzaju zapis jest niewłaściwy i proponujemy skreślenie tego zapisu. W pozostałej części przepis upoważniający Trybunał do kontroli zgodności działalności partii politycznej z konstytucją pozostaje. Powiadacie, że obywatele są przerażeni tym, co się teraz w Polsce dzieje. Owszem, tak, do mnie docierają sygnały, w jaki niewłaściwy sposób dziś opozycja zachowuje się w Sejmie. Obywatele za tą demokrację, którą tworzyliście przez 8 lat, podziękowali wam 25 października. A wy chcecie z uporem ją kontynuować. Nie ma na to zgody narodu. Nie ma na to zgody narodu. I wy z tym pogodzić się nie możecie. Demokracja ma być oparta na konstytucji, a nie na statucie Platformy Obywatelskiej. I trzeba to jasno powiedzieć, że jeżeli, bo padały tutaj słowa, że parlament doznaje szwanku w oczach obywateli. Owszem, tak, ale ze względu na wasze działania to trzeba z całą mocą podkreślić, wasze zachowanie. Padały słowa tutaj, wielokrotnie pojawiały się, bo one tak bulwersowały, a to z tego względu, że się nie czyta ze zrozumieniem ani aktu prawnego, ani uzasadnienia do niego. W szczególności budziło tutaj konsternację i zarzuty sformułowanie, że
jest tam mowa o dostosowaniu do zamierzeń programowych. Drodzy Państwo, w programie naszego działania jest między innymi równe traktowanie państwa polskiego i obywateli zamieszkałych we wszystkich obszarach tego państwa. Stąd decentralizacja. I to jest nasze programowe zamierzenie, które zamierzamy realizować również w przyszłości w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Państwo powiadaliście tutaj w pytaniach z oburzeniem, że przeniesienie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, chociaż to nie jest tematem dzisiejszej nowelizacji, nie przesądzamy tej sprawy. Powiadacie, że to obniży wartość i znaczenie Trybunału Konstytucyjnego. Daliście tym samym wyobrażenie Polakom, jak traktujecie inne części kraju i jak traktujecie obywateli zamieszkałych w innych częściach Polski. Skoro uważacie, że siedziba w innej części kraju ubliża godności Trybunału Konstytucyjnego. Niektórzy tutaj, aspirujący do roli wybitnych prawników, oburzali się i podkreślali, że nie można stosować nowej procedury do spraw będących już w toku. Odwoływali się tutaj do zasady retro non agit. Nie słuchali uważnie. Mówiłem również i o tej zasadzie, i o drugiej res judicata. Ale jak widać, nie o to chodzi, żeby słuchać, tylko żeby mówić i czasami nie do końca to, co powinno wybrzmieć. Retro non agit ma odniesienie do prawa materialnego, a nie do prawa procesowego. I chciałbym, żeby prawnicy sobie o tym zapamiętali. Dalej, zmiany proceduralne w tym zakresie wychodzą naprzeciw prawom i wolnościom obywatelskim. Bo nie wiem, dlaczego obywatele mają ucierpieć z tego względu, że Trybunał będzie lepiej obsadzony. To jest jakaś aberracja przecież. Padało też sformułowanie, że nie mamy większości, by łamać konstytucję. No chciałem autora tego pytania zapytać, jaka to większość uprawnia do łamania konstytucji. My w każdym razie nie zamierzamy tego czynić. I warto sobie to zapamiętać raz na zawsze. W czerwcu Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe złamało konstytucję. Minister Budka nazwał to błędem i przepraszał. No można łamanie konstytucji narwać błędem. Nie wiem, dlaczego nie chciał tego nazwać po imieniu. Natomiast sprawca tego zamachu, pan poseł Kropiwnicki, stwierdził, że było to niezręcznością. A z drugiej strony padają gromkie zarzuty o łamanie konstytucji, zupełnie bezpodstawne i gołosłowne, bez jakichkolwiek argumentów, pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Ale ludzie potrafią odróżnić ziarno od plew. Widzą, że nie ma argumentów. Są słowa, słowa i słowa. Te słowa się zdewaluowały. Mówiliście 8 lat temu ludziom i ludzie się nabrali na to, by żyło się lepiej. Zobaczyli, że żyje się lepiej, ale ściśle wyselekcjonowanej przez was grupie obywateli. I drodzy Państwo, było mi bardzo niezmiernie miło, gdy jeden z przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, ale zresztą też i inni, bo to się w kilku głosach powtarzało, cytowali słowa prawdziwego męża stanu, pana profesora doktora habilitowanego Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dobrze, że przywołujecie jego słowa. A on powiedział tak, jak mi wręczono. Ale warto, żebyście Państwo zapamiętali. Trybunał Konstytucyjny jest nieodłączną częścią systemu ustrojowego, państwa prawnego. A więc był, jest i pozostanie, dopóki Polska będzie miała taki charakter. Miejmy nadzieję, że na zawsze. My jesteśmy wierni testamentowi profesora Lecha Kaczyńskiego. Natomiast jeżeli Państwo uważacie, że
sprawniejsze funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego nie musi oznaczać tego, że trzech sędziów będzie decydowało o tym, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, czy też nie. Mogę sobie wyobrazić taką sytuację, bo bywały tu na tej sali. 460 posłów głosowało za ustawą. 100 senatorów głosowało za ustawą. Prezydent podpisał ustawę. Biuro Analiz Sejmowych wydawało opinię o zgodności z konstytucją. Legislatorzy potwierdzali ten stan rzeczy. Niezależni eksperci stwierdzali, że ustawa jest zgodna z konstytucją, a trzech sędziów dochodziło do odmiennego wniosku. 5 sędziów, ale wystarczyło 3, bo większością głosów decydowali. Doskonale się w tym orientuję. Drodzy Państwo, podwyższamy standardy. Okazuje się, że od kiedy to liczebniejszy Trybunał jest Waszym zdaniem obniżeniem standardu? Jeżeli Trybunał jest liczebniejszy, większa powaga orzeczenia wydanego przez ten Trybunał. Jeżeli w Konstytucji jest mowa, że w skład Trybunału wchodzi 15 sędziów, to dobrze by było, żeby wszyscy orzekali w danej sprawie. Decyduje się przecież o zgodności ustawy nad Konstytucją. To jest sąd nad prawem. I jeszcze jedna rzecz. Myślę, że warto o tym powiedzieć. Rzecz z ostatniej chwili. Państwo również chcieliście namówić Trybunał Konstytucyjny do tego, żeby złamał Konstytucję. Namawialiście Trybunał Konstytucyjny, żeby badał uchwały indywidualne Sejmu. Złożyliście taki wniosek. Dziś prokurator generalny stwierdził, że to jest niedopuszczalne i odwołał się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2001 roku. Trybunał Konstytucyjny stwierdził wówczas, że nie ma prawa do badania uchwał indywidualnych Sejmu. Uchwały te są przejawem autonomii Sejmu. Drodzy Państwo, konkludując, ustawa wychodzi naprzeciw wzmożonej ochrony praw obywatelskich. Wcale nie stoi na przeszkodzie, nie spowoduje żadnego paraliżu. Jeżeli sędziowie Trybunału będą wykonywać to, do czego zostali powołani, będą wyznaczać rozprawy, będą rozpoznawać, będzie się to odbywało tylko ku chwale ojczyzny i ku zapewnieniu praworządności w państwie i ochrony praw i obywateli. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję, panie pośle. Ale tu nie ma to.